Okej. Już wróciłem. Wybaczcie, oczywiście musiałem zacząć montować drugą część. Nawet nie zdążyłem zacząć wysyłać pierwszej części spotkania. O, tu widzę, ostro. Minęły mnie 2 minuty, ale to nie szkodzi 2 minuty. Jak zobaczyłem większość tego spotkania. Ale niesamowite. Zobaczyłem sobie nagranie, jak strzelił David Lewis, a jak ja zareagowałem, no kurde. Po prostu fantastycznie mi to wyszło. Ale ten mecz w ogóle jest taki jakby układany od sekundy pierwszej do ostatniej. Jest dogrywka w tej chwili. Lavezzi przy piłce, no naprawdę Lavezzi bardzo pomógł, bo dzięki niemu dokonało się po prostu rzeczy niemożliwej, no. Bo ja po prostu w mojej myśli było to, że już oni przegrali. Ale Paryżanie się nie poddają i wychodzi na to, że znowu wychodzi nam wyrównana w ogóle gra. Świetnie. Iwanowicz przy piłce. Cały czas Iwanowicz. Diego Costa. Widzę, że nerwy już zostały jakby takie opuszczone trochę na wodzy. Williana ale gwizdy są naprawdę przednie. O, tutaj próba strzału nieudana, ale jest rzut rożny dla Chelsea. Ciekawe, czy go wykorzystają w pierwszej części dogrywki. Czy to się w ogóle sprawdzi? CS Fabregas. Eden Hazard przy piłce. Walka 2 na 1. Nawet i Maxwell się ustawili koło niego. Jego Costa. Ramirez. Zouma. I tutaj... Niesamowite... Co? Jaki rzut karny? Nie. Nie wierzę. Gdzie jest rzut karny? Kurde, dotknął. No i teraz... Kurde, no Thiago Silva, coś ty zrobił. No i teraz nie wiadomo, czy Silva to obroni, czy też puści. Hazard będzie strzelał. No teraz to jest naprawdę cieplutko. No i Chelsea 2 do 1, Eden Hazard strzela na spokojnie, a Silva w ogóle nie skupił się, nie zważył na sytuację, w jakiej po prostu był. No i Thiago Silva teraz po prostu no, nawalił, no gdyby nie dotknął tej piłki, no po prostu Hazard sobie strzelił, przeturlał tą piłeczkę, no i jest wynik 2 do 1. Dla Chelsea. Jak Hazard się ucieszył, ohoho, że strzelił karnego. No ale Thiago Silva, no uważam, to zachowanie, nie, ja nie wiem, dlaczego on to zrobił. Nie powinno. I w sumie tym razem sędzia postąpił należnie. No i teraz znowu walka o remis. Czy to się w ogóle uda? Czy uda się znowu wyrównać wynik? No i Paryżanie prowadzili tak de facto przez 11 minut. W sumie mieli dłużej prowadzenie od Chelsea, ale to nie ma znaczenia. Nie, nie było w ogóle prowadzenia, od tego zacznijmy. Się zapominam, był remis. A nie, teraz to Paryżanie muszą zrobić taką sytuację, ją skonstruować, żeby faktycznie wiedziała, że z Paryżanami no naprawdę nie warto zaczynać, ale nie, no to co zrobił Thiago Silva, to było bardzo nieodpowiedzialne i teraz konsekwencją właśnie był ten rzut karny bezdyskusyjnie odgwizdany. Tutaj widzę, że Cahill sfaulował Lavezziego, ale bardzo pięknie tutaj teraz przeprosił Argentyńczyka.
Ale i tak uważam, że... O, widzę, że wpuszczony został Didier Drogba. Również. Za chyba Diego Costę. Nie wiem, nie mam pewności. Lavezzi, Lavezzi! No i nic. Nic z tego, Courtois wyłapuje piłkę. Co tam mówisz? Nie będę mieć lepszych szans? No, ja bym ci nie powiedział, no. Ale jest dogrywka, jest jeszcze szansa. Mają ile? 15... Nie, 5, 7... 22 minuty mają w ogóle. Więc tutaj jeszcze się wszystko może wydarzyć. Może dojść do remisu, może dojść do rzutów karnych, albo równie dobrze to przegrają Paryżanie. Rabio, no, tak sobie bym powiedział, zachował się. No ale nie faulował, to nie był jego zamiar. On miał tylko zatrzymać piłkę. Azpilicueta teraz będzie wyrzucał piłkę. Fabregas, Didier Drogba. Kurde, ale Drogba tutaj rozegrał to naprawdę idealnie. Przecież to już mogła być sytuacja na 3-1. No ale Hazard go nie wykorzystał za dobrze. No a po drugie został trochę wywrócony przez bramkarza, ale postąpił jak trzeba. No i teraz z siłami Didiera Drogby i z błędem Thiago Silvy nie wiadomo, co się w ogóle może stać. Jest jeszcze Lavezzi w dalszym ciągu, który może jeszcze poprawić tą sytuację i wyrównać wynik na 2-2, ale to nie jest jeszcze pewne. Teraz to już w ogóle nic nie jest wskazane. Choć widać, że Chelsea teraz naprawdę będzie broniło się do ostatnich sekund dogrywki, byleby nie doprowadzić do remisu ponownego. Ale naprawdę nie sądziłem, że Thiago Silva tak postąpi. Uważam, że no dzisiaj gra słabo. No ja rozumiem, że ma taki dzień, że ma śliwę na oku, że no musi z tym żyć. Setna minuta wybiła w tej chwili i Chelsea prowadzi jednym golem. Willian sfaulował Lavezziego. I mam nadzieję, że dojdzie do takiego rzutu rożnego, w którym może David Luiz ponownie strzelić. I to tak z zaskoczenia. Bo David Luiz naprawdę jest zdolny. Może nawet strzelić w tej chwili nawet. A ja się o tym nie będę mógł spodziewać. Może mnie naprawdę zaskoczyć. Tylko teraz pytanie, czy on to dobrze wykorzysta? Czy on w ogóle dobrze... dobrą trajektorię piłki wymierzy, czy siła jego będzie odpowiednia. O kurde, no i tak jak właśnie mówiłem, to jest David Luiz, ty naprawdę może zaskoczyć. No tu było naprawdę blisko, no ale widzę, że Courtois tutaj... No mogła być bramka, ale Courtois był tak ustawiony, że no nie było szans. Ale David Luiz naprawdę... dzisiaj jakby zastępuje Cavaniego, bym powiedział. I nic. 101 minuta. 2-1. Eden Hazard z Marquinhosem i Lavezzim. No i wybicie piłki przez Courtois. Nieprawidłowe. Ale Chelsea z powrotem ma piłkę. Didier Drogba przy piłce. Jeszcze go nie wyczytywałem nawet. Znaczy nie wymieniałem, bo ja nie czytam nazwisk z kartki, tylko po prostu... znam tych piłkarzy już trochę. Ale Drogba, no tutaj był zdecydowanie przydatny. Tutaj widzę kłótnię Thiago Motty z Diego Costą i uważam, że no, tego nie powinno być. Tu widzę, że teraz Silva próbuje załagodzić tą sytuację. Naprawdę, no teraz albo próbują działać pokojowo, albo to jest jakaś szopka odstawiana, byleby się nie pozabijać. 102 minuta. Tu uważaj, dobrze. Wybite przez Davida Luiza. Fabregas. Cahill. Terry. Co?
Costa kontra Marquinhos. Azpilicueta, Zouma, Cahill, Eden Hazard, Didier Drogba, Hazard, Diego Costa i zablokowany strzał. O, Paris Saint-Germain działa defensywnie, ale co to daje? Co to daje, skoro oni przegrywają to w tej chwili? W tej chwili od 6 minut już to przegrywają. Od 7 bym powiedział. Ich przewaga się utrzymuje. Chelsea. Daleki wyrzut. Fabregas. Tutaj bardzo dobra żonglerka. Nie ma rzutu karnego ani nic. Piłka dla Paryżan. Piłka dla Chelsea. Teraz to może się naprawdę ostatecznie zakończyć. Nie. David Luiz naprawdę dzisiaj fantastycznie, rewelacyjnie i fenomenalnie. Nawet bym powiedział spektakularnie działa na obronie jak i na ataku. Dzisiaj po prostu zastępuje Ibrahimowicza i Cavaniego w jednym. No i też bym pochwalił Lavezziego, który wykonał rzut rożny z precyzją. Ale co to teraz zmienia? W obecnej sytuacji teraz Diego Costa fauluje i ciekawe, czy nie dostanie czerwoną kartkę. Tutaj Costa faulował. No... ciekawe, dlaczego? Nie rozumiem tej sytuacji w dalszym ciągu. No chyba tak musiało wyjść. David Luiz przy piłce. Thiago Motta. Maxwell Motta. Strata piłki. Willian, Eden Hazard przy piłce, stale utrzymuje piłkę. Nie dał się Marquinhosowi. Eden Hazard przy piłce cały czas. Tutaj niestety sytuacja, arbiter. I tutaj no sędzia tutaj teraz się wpieprzył w drogę, no i teraz nie powinno było w takiej sytuacji być. Cały czas by Chelsea miała piłkę. David Luiz, 105 minuta, no i gwizdek arbitra, przerwa na drugą połowę dogrywki. I naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Ten mecz jest chyba jednym z najbardziej specyficznych, jakie mogłem w ogóle oglądać. No i Eden Hazard strzela karnego w 96 minucie przez błąd Thiago Silvy, który naprawdę to było niefortunne, bo mógł równie dobrze mieć ręce na dole i niżej bym powiedział, niżej ręce i... A tam gada, że dominowali Chelsea. Ja uważam, że to jest wyrównany mecz. Bez dwóch zdań, tylko teraz Didier Drogba i działania Chelsea spowodowały, że stworzyli sobie dominację. Kurde, ale nie, to jest właśnie ten błąd, który zapłacili za to rzutem karnym, no. Nie, to nie jest w ogóle siatkówka, to nie jest nawet piłka ręczna, żeby taką postawę przyjmować jeszcze w powietrzu, no i tutaj... Siriju w ogóle nie sprecyzował wyrzutu, w ogóle upadku w ogóle, żeby to obronić. No ja bym myślał, że Neuer by to obronił bez problemu. To co zrobił Hazard, no to w sumie dla Neuera by to było w sumie nic, bo on by wiedział, w którą stronę piłka leci. No i w sumie nie ma takiej dłuższej przerwy. Od razu lecimy z drugą częścią, z drugą połową dogrywki. I jak ona się zakończy? Ostatni kwadrans. Ostatni kwadrans, który może już zwieńczyć wszystkie trzy mecze Chelsea PSG. I teraz to są już ostatnie 15 minut, które zadecydują, czy Chelsea przejdzie dalej do 1/4, czy będą Paryżanie się spornie bojowo walczyć o zwycięstwo.
To się okaże po 15 minutach, ostatnich 15 minutach, w zależności jaki będzie wynik. Rabiot walczył z Hazardem, który go no niestety nie powstrzymał, bo to w sumie z Hazardem no nie miał szans. Fabregas przy piłce, Azpilicueta, Diego Costa. Rabiot wybił tą piłkę. No i teraz trener zastanawia się, co to dalej będzie. No jest wściekły na pewno za te błędy Cavaniego, Thiago Silvy, a tym bardziej Ibrahimowicza. W sumie nie, Ibrahimowicz nie zrobił takiego błędu, tylko po prostu sędzia. Sędzia zbyt surowo go potraktował i osądził i go po prostu no wyrzucił, no. Ja by był Ibrahimowicz, to uważam, że ten mecz byłby całkiem inny i na pewno z korzyścią dla Paryżanów. Ale bez Ibrahimowicza to oni dużo już nie zdziałają. A Cavani no już nie gra w ogóle, ja go nie widzę, nie wyczytywałem go w ogóle. Jedyny raz to chyba jak go miał podawać, no tutaj widzę, że czołowe starcie Didiera Drogby z Davidem Luizem, Thiago Silva, Lavezzi, si. Wycofanie do Thiago Motty. Marquinhos, Pastore, Motta, Maxwell, nie, Rabiot, przepraszam, Pastore, Marquinhos, Rabiot, Marquinhos, właściwie było moc tam Pastore, Lavezzi. O, tutaj ładnie się rzucił Iwanowicz, Maxwell. No i tutaj złe podanie w ogóle Maxwella, nieudane, właściwie Pastore. Sriju, wybicie piłki. I wyrzut z linii autu dla Chelsea. Strata piłki chyba dla Paryżan znowu. Iwanowicz wyrzucił piłkę, lecz Paryżanie odzyskali ją. Teraz bardzo ciekawa akcja. Tutaj mogło być nieporozumienie, ale Courtois profesjonalnie podszedł i tutaj faul Williana na Pastore. Rzut wolny, no taki nieudany bardzo. Teraz, o Hazard, o jaka dynamika i prędkość, teraz może wykorzystać ten moment. Teraz to się może już stać wszystko i zarazem nic. Diego Costa, niecelnie. A nie, Costa dzisiaj naprawdę zawodzi. Zdecydowanie to powinien wylecieć z tego boiska, nie Ibrahimowicz. No ale co ja mogę powiedzieć więcej? Został, gra i robi swoje. W ogóle. O, Lavezzi, faul. No faul na pewno, no bo pchnął tego Ibrahimowicza. Nadal 2-1. Ostatnie 10 minut. Ostatnie. Teraz już szczerze mówiąc jest mi obojętne. Ja już nie wstawiam się za Paryżanami ani za Chelsea, tylko po prostu chcę to tak skomentować, żeby ten mecz został upamiętniony, no. Courtois wybija piłkę do Didiera Drogby, dostaje tą piłkę, lecz traci Rabiot, no i ją nie odzyskuje. I piłka dla Paryżan. Ale
naprawdę widzę, że Drogba tutaj gra fantastycznie też. Te podania jego naprawdę zaskakujące. Sirigu, przepraszam. Ale naprawdę Thiago Silva dzisiaj, Diego Costa. Ja już nic nie mówię o Ibrze, bo ja uważam, że został niesprawiedliwie osądzony. Ale Thiago Silva i Diego Costa dzisiaj w ogóle bym powiedział, że nie grają tak jak powinni. Pastore. Cavani. Cavani, niech teraz to wy... Cavani strzela po swojemu, czyli po dziadowsku. Nie, ja uważam, że Cavani powinien mocniej i wyżej to strzelić. A on to strzelił po ziemi, no i blokada musiała być, ale Pastore widać naprawdę się stara, żeby każdą akcję wykreować. Dośrodkowanie, no, no nie wierzę. Teraz to działają zbyt defensywnie Chelsea, żeby mogła sobie pozwolić na remis. I teraz są wątpliwości moje, jak, jeżeli mam mówić poza wizją. To Chelsea naprawdę nawaliło. Nawaliło pod względem pechowości i... O kurde. Rzut rożny. No Iwanowicz tutaj pięknie to wybił głową. I teraz dla Lavezzi. W jego w rękach... Nie, chyba Pastore będzie wykonywał rzut rożny. Nie, Lavezzi. W jego rękach. Jeśli on to wykona... Co? A, dośrodkowanie z pola karnego. Coś tu chyba nie poszło. Lavezzi. Nie ma bramki. Jest kolejny rzut rożny. Courtois broni od Thiago Silvy. Ale naprawdę to mógłby być znowu remis. Thiago Motta teraz będzie wykonywał rzut rożny. No i... Thiago Silva! Remis! Kolejny obrońca strzela bramkę, jest remis, 113 minuta. Niesamowite, Boże. Boże, takich emocji to ja jeszcze nie miałem w ogóle. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, to jest niewyobrażalny scenariusz, tak jak to mówi komentator. Co tu się dzieje? Jak on to zrobił, Thiago Silva? Dreszcze mnie przeszły w tej chwili, bo ja już powiedziałem, ja już mnie jest to obojętne, kto to wygra. No ale teraz to, co się dzieje, to jest po prostu euforia. Świetnie, kurde, czemu oni wydłużają ten mecz? No, nawet mi nie wolno już krzyczeć, no. Emocje. Tak jak mówiłem, emocje się wymykają spod kontroli. Nie wiem, co tu się dzieje teraz. Wynik jest 2-2. Ja po prostu... Ja już nie mogę krzyczeć, ale w sumie też mnie trochę gardło boli. Ale nie wierzę, no. Musiałem zakrzyczeć, bo to był gol ratunkowy. Teraz możemy się spodziewać rzutów karnych. Teraz Paryżanie będą działać defensywnie, bez wątpienia. Uważam, że teraz to już, no dokładnie, teraz to będą albo bezpośrednio grać, albo będą walczyć w tej chwili jeszcze o powiększenie wyniku. O kurde, Lavezzi, spalony. A chyba jeszcze Mourinho będzie dokonywał zmiany. Nie wiem kto, który team. Hazard. William. Oho, Costa. No nic. Obronione. Sirigu
obudził się z ringu. No proszę, ale no dośrodkowanie Williana naprawdę spektakularne. Ale no nic, nic to nie zadziałało, skoro jest remis, znowu, po raz trzeci, bym powiedział. Albo drugi właściwie, bez tych zerowych. Nie ma faulu, nie ma faulu, nie, nie. O proszę, Gregory Van Der Wiel wchodzi. Nie podoba mi się ta zmiana. Za Marquinhosa. Ale to chyba po to, żeby tą obronę już wzmocnić. Co? Pastore schodzi? Pa... Co? Van Der Wiel będzie na ofensywie. O kurde. To jeszcze ostatnie 3 minuty mogą zaskoczyć Mourinho. Ale nie, niesamowite. Ja... Już patrzę na minę Mourinho i na moją, to ja myślę, to jest mecz nie do opisania. Znaczy, do zapamiętania jest możliwe, ale do opisania w żadnym wypadku. Mecz się zaczął od 30 minuty, w której Zlatan dostał czerwoną bramkę, a teraz kończy się bramką drugą, wyrównującą od Thiago Silvy. Taka kontra, bym powiedział, dobitka. Bo wcześniej też by strzelił, ale nie spodziewałem się, ja w ogóle, o kurde, to jest błąd. Tak, będzie wyrzut z autu. Dwie minuty, pewnie jeszcze będzie minuta doliczona za zmianę dokonaną w tej drugiej połowie. Minuta będzie na pewno i rzuty karne. To będą normalnie... To będzie krajało serca tysięcy fanów Chelsea, Paryżanów. Naprawdę Cezar Azpilicueta tutaj faulował Rabiota. Ale fani tutaj Chelsea no, wyglądają skwaszeni. Są zażenowani tą sytuacją. Van Der Wiel. Eden Hazard. Didier Drogba. Cavani. Strata piłki, jednak odzyskują. Cavani. David Luiz. Ja teraz nic nie mówię, ale to jeszcze się może naprawdę wydarzyć w tej ostatniej minucie. To może być już ostateczne wykończenie. A jak nie, no to rzuty karne no najwyżej będą. O kurde, jak fani PSG tutaj, niektórzy się porozbierali, niektórzy tu już po prostu... I Azpilicueta po raz kolejny, ale nie wierzę, Paryżanie teraz tak grają, że po prostu zrobić na złość już Chelsea. To tak dobitnie. No i zaraz rzuty karne za minutę 15 sekund, o ile doliczy tą minutę faktycznie. Tutaj widzę, że Marquinhos nie wygląda najlepiej. Dwie minuty nawet doliczył, no to jeszcze dwie minuty ostro. Lavezzi będzie wykonywał rzut wolny w 120 minucie. 2 godziny meczu, ja nie mogę. Jeszcze licząc przerwę to w sumie 2,5 godziny. Ale nie, to jest czas, który jest godny poświęcenia w ogóle temu spotkaniowi. Kolejna strata Chelsea. I to dziwnie brzmi, jakby to faktycznie miało to zakończyć się dla PSG. Ło. Jeszcze Lavezzi, no niestety tu już stracił piłkę. Ostatnia minuta i zaraz będą rzuty karne. Łohoho, jak Silva wypecił się.
No ostro. Dobrze, Maxwell. Bardzo spokojnie widzę Paryżanie teraz podchodzą do sytuacji. Maxwell. Nie, Rabiot faulowany przez CS-a Fabregasa. O, 20-latek zaraz będzie z niego, Rabiota. I naprawdę nieźle. Ostatnie mecze naprawdę nieźle rozgrywa. Raz spudłował, strzelił dwie bramki, był w informie. No i teraz też nieźle. I ostatni fragment rozgrywki przed rzutami karnymi. I Cavani znowu ładnie. Już koniec? Wygrali! PSG! Ulala! Nie wierzę! A jednak nie ma karnych. Kończy się tą wygraną. Przechodzą Paryżanie do ćwierćfinałów. A Chelsea się kompromituje. Czy nie mówię to tak w sposób dobijający, ale no... To jest niesamowite. Ten mecz cały był niesamowity. Ja przeżyłem takie emocje, że... No nie wiem, czy dzisiaj w ogóle usnę. Jestem powera, dosłownie powera dostałem. A Diego Costa dla mnie był dzisiaj nikim. I sędzia też. Sędzia dzisiaj też kompletnie... No może... Świetnie, no Paryżanie, kurde. Kurde, ja nie wierzę, przychodzę do półfinału, Paryżanie. Ja nie wierzę, wy też nie wierzycie. Fani Chelsea tym bardziej już nie wierzą w to, co widzą. Ale powiem tak, zasłużyli. Chelsea ma już puchar Ligi Angielskiej i to im powinno wystarczyć w zupełności. A Paryżanie jeszcze nie mieli takiej okazji. To jest ten moment. Dzięki Thiago Silvie i Davidzie Luizowi przeszli. Ja też dziękuję, naprawdę w cholerę dziękuję. Jojołki, ocencie w ogóle moje starania, moje komentowanie i to, co doświadczyłem. Po prostu emocje sięgły mnie zenitu. Jołki.